65, 60 i 50 lat. Macie za sobą wspaniałe chwile w swoim życiu. Dochowaliście się dzieci, dochowaliście się wnuków, dochowaliście się prawnuków. Są to na pewno osoby wam bliskie, za które jesteście wdzięczni losowi, że są przy was, że odwiedzają was, ale że też czekają na waszą poradę czasami. Czasami czekają na wasz portfel, żeby wspomóc, ale takie życie dziadka, pradziadka i rodziców. To jest to, co też w życiu się liczy i jest ważne, że mamy dla kogo żyć. Bo jeżeli już nie ma dla kogo, to życie staje się może trochę nudne. Dzisiaj spotykamy się po tych wielu latach waszego wspólnego życia na uroczystości w ratuszu miejskim w mieście Pucku. Razem z panią burmistrz życzymy wam, żebyście w swoich związkach trwali jeszcze bardzo długo. Są to czasami lata trudniejsze, bo coś w tym wieku musi dolegać. Musi boleć noga, muszą być te kule, czasami musi być wózek. Ale jest to urok dorosłego wieku, wieku, w którym państwo jesteście. Jesteśmy wspaniałymi dniami. W tej chwili mamy piękne lato, na pewno też z tego korzystacie, cieszycie się. Ale też życie niesie za sobą wiele dobrych momentów i jeszcze, które przed wami są. Pani Płomień mówiła, że życie jest tak dynamiczne, tak się zmienia, i mówi, ogląda wiadomości, nie wie, kiedy ten dzień minął, co w tym dniu się zdarzyło. Bo tyle natłoków tych informacji, ale w tym wszystkim to jest wszystko mało znaczące. Najbardziej wartościowa jest rodzina. Rodzina daje nam to szczęście, tę radość, bo jest dla kogo żyć, jest dla kogo o kim myśleć i na kogo czekać. I w zdrowiu życzymy państwu, żebyście państwo trwali w tych swoich związkach. I weszłam z szampanem. Mam nadzieję, że u każdego z państwa ramka jest wypełniona. Bo nadszedł moment, bardzo ważny, żebyśmy sobie wznieśli klasy. Ale proponuję, abyście państwo sobie przypomnieli ten piękny dzień. Przed 50, 60, 65 lat. To były głównie w większości państwa lata 50, więc niekoniecznie pewnie stoły uginały się od jedzenia, podejrzewam, nie były to jakieś bardzo bogate dla nas czasy, ale na pewno była miłość, na pewno był ogień w oczach i namiętność, i takie piękne momenty. No i to, co było zawsze, to szampan, był tort, była muzyka, były tańce, to wszystko chcę państwu zapewnić dzisiaj, chociaż żeby przypomnieć. Czerwonego dywanu nie ma. Postaramy na przyszłość, może to było jeszcze może bardziej jak w czasie ślubu, a później wesela. Życzę państwu, żebyście cały czas potrafili się sobą cieszyć. Żebyście w tym swoim mężu, w swojej żonie cały czas widzieli atrakcyjnego partnera. Takiego, z którym jest o czym porozmawiać, chce się przytulić, szuka się wsparcia, ma się przyjaciela i którego się naprawdę cały czas kocha. Życzę państwu, żeby to piękne uczucie nigdy was nie opuszczało i żebyście czuli się razem cały czas szczęśliwi.